bliziutko kamperka. W sumie tutaj z mostku sobie patrzymy, jest taki fajny spływ wody do tej rzeki, której szeroki wtedy tak widzieliśmy. No, niewiele widać, bo jednak gałęzie przeszkadzają i troszeczkę jest tutaj wysoko, ale zawsze coś, ten szum nawet wody fajne. Idziemy zobaczyć, czy gdzieś tam nie zejdziemy. Przed nami, jak schodzimy, o widzicie, jest tutaj zagrodzone, czyli to jest już jakieś prywatne albo może to kemping, ale tutaj widać droga nawet była. Widocznie gdzieś tam nie zauważyłam tej drogi, tylko parking. A przez taki właśnie mostek sobie przeszliśmy. I tutaj zaraz obok widać jakiś budynek stary. Nie wiadomo, zobaczymy, czy tutaj jest wejście. No, wejście do środka. O, jest wejście do środka, ale niestety jest zasypane. Widać, że... A kicia wejdzie. A kicia to wejdzie. Kicia to tam w porównaniu z nami to niewiele miejsca, ale fajnie to się prezentuje, naprawdę. A tu jest zamko? Aj się. Fajnie się prezentuje. No niestety nie. A tam też jest jeszcze jakieś wejścia są. Ale podejrzewam, że tak samo jak te są zasypane. Ktoś malował. No ktoś malował, tak. Widać zasypane, a tutaj no tak samo. Więc nic się nie zobaczy. Dobra, idziemy gdzieś szukać jakiegoś zejścia. Widzicie, tu jest normalnie taki gąszcz drzew, że nie ma jak nawet zejść. A tutaj coś widzę, może płynie woda stąd, widać ślady, może coś, ale nie, jest taki gąszcz, że nie będę wchodziła w ten gąszcz za melą, ale może coś się uda poszukać. Na tej drodze widać spokój, cisza. Może sobie zobaczę. Nie, chociaż różnie to bywa. Jak tutaj nie ma miejsca, gdzie zaparkować, to nawet nic by to mi nie dało wjazd. Ale zobaczcie, jestem... Już tam widzę znaki normalnie. To znaczy, że już droga jest. A byłam, widziałam to. Tylko, że widziałam taką ładną drogę, więc stwierdziłam, że nie wjeżdżam, bo po prostu na pewno tu będą jakieś samochody jeździć. Zobaczymy, co tutaj jest za znak informacyjny. No. A. Panie, bo ma auta, teraz się spada. Czyli... Tutaj można... Aha, terenowych... Terenowe nie wolno? A tu można jechać auta, można motory, można, nie można, niż śmieci. Puszka, a tu nie wolno, co to jest? Nie wolno. Nie wolno papierosów wyrzucać. A i jechać 30. Zobaczcie, tutaj takie grzyby. Ten widzę. Ja kiedyś widziałam, że ludzie podobne zbierają te grzyby. Sporo ich jest w tym miejscu, ale ja nie będę zbierać, bo ja się na tym nie znam. Nie znam się na tych grzybach, więc nie wiem. Idziemy w drugą stronę zobaczyć, może gdzieś tam będzie jakieś zejście do tej wody, tak żeby fajnie sobie troszeczkę zobaczyć z bliska ją. Przeszliśmy już z powrotem za mostek. W sumie jesteśmy tutaj w okolicy kampera. O, kamper za nami, a my idziemy w tą drogę. Idziemy zobaczyć tu, bo tu samochody jeżdżą. Główna droga jakby jest tam jeszcze dalej za kamperem, więc
w miarę spokojnie. W ciągu dnia słychać te auta, ale w nocy w ogóle ich nie było słychać, więc fajnie się wyspaliśmy. Idziemy zobaczyć, co droga nam przyniesie i czy znajdziemy jakieś ciekawe miejsce do tego, żeby sobie podziwiać rzekę. Droga doprowadziła nas do takiego stateczku. Parking widać jest pokazany tutaj, że niby można. Zobaczymy. Może się dzisiaj przestawimy, jeżeli to jest... Aha, to jest parking w sensie takim... Taki parking. A tutaj... Tutaj grają w tenisa, widzę. Ale wszystko jest pozamykane. Brama, kemping. To jest normalnie kemping, więc podejrzewam, że dzisiaj się trzeba zmywać. A nie wiem. Pewnie jakaś informacja z tego koronawirusa. No, tu same kempingi chyba pozostały. Nikogo nie ma, bo kempingi zostały pozamykane, ale zobaczcie, jaka góra fajna, góry. Ślicznie. No szkoda, że nie ma pewnie zejścia do tej rzeki, pewnie jest tylko tam. No nie wchodzimy. A jednak są jacyś ludzie na kempingu. Nie wchodzimy, bo nie wiadomo, idziemy, przejdziemy się jednak na tamtą drugą stronę, czy nie? Ale fajnie. Fajnie, tutaj sobie ludzie spędzają czas, odpocząć można. Idziemy, wracamy i jednak idziemy na drogę z drugiej strony, tam gdzie jednak ten szlaban był. Może jakoś się uda nam dojść, bo tu jest, widzę, pięknie, dość mini, dość można, ale mogę zwrócić na kogoś, na siebie uwagę i może ktoś po prostu być niezadowolony z tego, że kręcę mu się po kempingu i wtedy tym bardziej zadzwoni na policję, że ktoś tutaj jest. Piękna góra przed nami, cudowne widoki naprawdę, a my między tymi górami. I o dziwo, fajnie, bo zasięg mimo wszystko jest i może mogliśmy dzisiaj też filmik wysłać wam, więc jak to się mówi, lubię jak jednak zasięg jest, to współczesność, bez niej się nie da żyć. Jeżeli widzicie, bardzo bliziutko jest tu kamper, a tam już w sumie kemping, więc podejrzewam, że albo ktoś z gości jechał na jakieś zakupy, albo po prostu właściciel. Stoimy przed bramą. Ja się tutaj zaczęłam zastanawiać, czy ta brama nie jest pod prądem, bo idzie tutaj drut do drzewa, ale się kończy. Później zaczęłam się patrzeć z tej strony. Widzę, idzie drut, idzie później tam i tam dalej i go w sumie on znika i ja nie widzę jego końca. No ale później tu zobaczyłam, że inny poziom, nie stykają się te druty, więc one nie mają znaczenia. Więc się zastanawiam, po co te druty w ogóle one są. Chyba, że inne zwierzęta tu mają. Ale zobaczcie, jaka fajna brama jest. Amelka, pokaż, jak się ją otwiera. Samochód sobie jedzie i widzicie, otwiera bramę. Nie musi nawet wychodzić. Więc my też idziemy. Tak, robimy tak. No, robimy, przeszliśmy. Idziemy zobaczyć. O. Kicia odpoczywa. Brama się kołysze po naszym wejściu. Idziemy zobaczyć, bo chociaż jesteśmy tu i chyba już podejrzewam, że dzisiaj wyjedziemy. Po tym, jak Amela zrobi lekcję. Z tego względu, że jeżeli tu jest tak blisko kemping,
nie pozwolą mi tutaj za długo stać. Będą na pewno mnie obserwować, więc jak jakąś tam godzinę na odpoczynek przekroczę, to na pewno pojawi się policja. Więc lepiej jechać dalej i znaleźć sobie coś ciekawszego. To jest na razie najbliżej, kiedy możemy się zbliżyć do rzeki. No, na kajaczku górskim było, bo tu nieźle. Chyba też by nie chcieli pływać. Za dużo tych kamieni. A po drugiej stronie ten kort tenisowy. O, widzę nawet plac zabaw. Może gdzieś jeszcze uda nam się bliżej dojść do rzeki. Dziwię się, że jak tu jest kemping, że nie ma takiego zejścia. No jest tam coś, kawałek widzę, gdzieś przez te paszcze można by było przejść. Ale fajna rzeczka. O. Fajny ten szum, to jest cudownie, jak tak słyszysz przyrodę. Udało nam się dotrzeć do miejsca, gdzie możemy podziwiać rzekę. Troszeczkę kawałek drogi nam to zajęło. Szczerze, po drugiej stronie jakby rzeki ten kępik jest bardzo długi, strasznie. On jeszcze w tej chwili, jak go widzę. To, co słyszycie, to jest nasza piękna muzyka, którą nie muszę wgrywać, bo mamy ją naturalną. Teraz sobie z Amelką odpoczywamy, a za chwilę Amelia się będzie tutaj mogła chociaż troszeczkę tak pobawić, zobaczyć jak jest. Wcześniej też widzieliśmy dojście do rzeki, później wam pokażę je, dlaczego nie mogliśmy do niego dojść, ale to jest naturalne, że po prostu uczę Amelę o środowisku i zobaczycie, co się tam dowiedziała wcześniej. Więc... A ty coś chcesz powiedzieć? Tak. Nie, nie czeka. Ale musisz mówić głośno. Nie czeka, a my gadamy. Aha, my gadamy. Dobra. To co tam? Łapki do góry. A. Dzwonek. Subskrypcje, komentarze oraz polecanie kanału. Kanał się ma rozwijać, tak? Tak, żeby Anela mogła rosnąć, być coraz mądrzejsza z każdym odcinkiem, tak?
Słuchajcie, właśnie mieliśmy wizytę ludzi, nie wiem, to chyba oni ochroniają te lasy, takie zielone auto, co wczoraj widzieliście te pierwsze auta, takie same auto mieli. Było ich dwóch, pani i pan. Porozmawialiśmy przez tłumacza, oni oczywiście w takich maskach. Ja sobie normalnie mówią, żebym, myślę, że jestem tutaj z kempingu, żeby nie odchodzić daleko od kempingu, więc ja im wytłumaczyłam, że ja jestem w trasie, w drodze. No powiedzieli, żebym się za daleko od kampera nie oddalała. No, mówię, że gdzieś około 500 metrów jestem od, że w tej chwili odpoczywamy tutaj i później jedziemy dalej, więc na pewno pod wieczór będę musiała stąd wyjechać dla pewności dalej. I to jest takie właśnie przemieszczanie przez taką epidemię. W sumie też tak robiłam wcześniej. Wyjechałam sobie 30 km. To dla mnie to już nie ma znaczenia. Tylko tyle, że jak widzicie, chciałam sobie jeszcze tą drogą dalej iść, zobaczyć co jest. No to teraz już nie będę mogła tego zrobić. No bo powiedzieli, że za daleko na spacer nie można chodzić za daleko. No z tego co kiedyś słyszałam u nas chyba w Polsce, to było, że do 2 km można odejść od domu na spacer. Nie wiem jak w Hiszpanii się będę musiała zorientować jak to jest, ale jak to się mówi, kot się schował, nie chciał się im pokazać, więc trochę się uśmiali, że jestem tu z kotem i że kot po prostu się ich boi, bo powiedziałam, że kot po prostu się boi i uciekł. I teraz, jak to się mówi, o, jest Eli. Eli! Eli! Pokaż ty się, morda. Pokaż ty się widzom. A, nie za bardzo się wam pokażę. Wstydzi się jeszcze troszeczkę tego, żeby ją filmować. Jestem w miejscu, w którym wydaje mi się, że jakbym tu była, to niewidziana by była, ale tam u góry też widać drogę, czyli jakby wracali, to by na pewno mnie zauważyli, ale jadąc w tamtą stronę, zobaczcie, tu jest taki gąszcz, drogi w sumie nawet nie widać. Eli się chowa w tym gąszczu przed wszystkimi, więc jakiś czas byśmy odwlekli tą wizytę służb. Zobaczę jaka woda jest, ale podejrzewam, że jest lodowata. No, lodowata. W lato pewnie jakby było gorąco, to podejrzewam, że byłoby tu fajnie. Jest trochę płytko. Tam widzę, jest taka troszeczkę głębina. Więc w razie gorąca upał można tu się naprawdę fajnie popluskać. No Amela bawi się w wyścigi, rzuca dwa kijki i krzyczy kto ma wygrać. Ile radości w patyczkach i w rzece. Wyścigi, konkurencja, kibicowanie. Wszystko naraz w tej jednej rzeczce i kilku patyczkach. Obraz. Widać jak rzeka kamienie tu uformowała. Tutaj Amelia kurka leży.
woda tędy też spływa, więc widać ostre takie kamienie wszędzie. Mój plecak nie służy tylko do tego, żeby coś w nim nosić, ale też jako legowisko dla Mini, kiedy odpoczywamy, bo ona wszędzie, gdzie jest, to się trzęsie jak galareta. Coś wyczuwa. Zobaczymy, czy ma rację, czy ktoś się zbliża. Mini, idziemy? Idziemy? Pokaż, idziemy? 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 No, idziemy z powrotem do kamperka. Amela się pobawiła. Jak tam, fajnie było się bawić? Tak. Super. To teraz co, do nauki? Tak. Tak. A cieszysz się, że się uczysz? Nie. Widzicie, tak? Tak dziecko kocha naukę. Oj. Szkoda, bo tutaj jest droga taka. Gdzieś tutaj krowy są. Zawsze gdzieś tam przyjeżdżamy koło jakiś tam, powiedzmy, łąk i widzimy pełno fajnych krów, takich trochę innych niż w Polsce. No i mam ochotę się zatrzymać, ale nigdy nie ma gdzie się zatrzymać, żeby podejść chociaż kawałek, tak sobie poobserwować. Tak samo jak barany czy kozy widzieliśmy po drodze, ale zawsze ta droga taka wąska jest i nie ma nawet malutkiej zatoczki czy jakiejś odnogi, gdzie mogłabym zatrzymać się i pokazać Ameli, porozmawiać o tych zwierzętach. A tak w tej chwili tam na dole zaraz będę o nich rozmawiać z Amelką. Troszeczkę już wcześniej mówiliśmy sobie, taką rozmowę przeprowadziliśmy, no ale wiecie, jak to jest, gadać o krowie, której się nie widzi, no więc wyobrażenie Amelka ma troszeczkę inne, ale myślę, że kiedyś uda mi się. Jak mi się nie uda tutaj, to podejrzewam, że w Polsce łatwiej to będzie, tylko że to będą już inne te krowy niż obecnie na tym terenie, ale zawsze coś będzie można o nich Amelce powiedzieć, a ona będzie się mogła dowiedzieć bardziej realnie niż z książki. I to właśnie jest ta podróż bardzo pod tym względem ciekawa, że ja Amelię mogę uczyć o przyrodzie, o wszystkim. Nie jestem jakimś alfa i omegą i że wszystko wiem. Dlatego nieraz są takie pytania w komentarzu, żebyście coś tam powiedzieli na jakiś temat. I ja później Amelkę uczę z powrotem, pokazuję jej filmik, pokazuję jej o tym, czym rozmawialiśmy i wtedy do prawdziwego komentarza, który został dany, Amelkę uczę. Piękny widok, naturalny i oczywiście powiem wam, że jest też taki naturalny zapach, a zaraz wam wytłumaczę jaki. Tam za rzeką widać taką furtkę, którą tutaj do tej rzeki jedynie można dojść z całego tego kempingu. Więc strasznie, jak na to, że ten kemping jest naprawdę wzdłuż tej rzeki, to aż się dziwię, że jest takich miejsc mało dostępnych. A jaki jest naturalny zapach? Tutaj właśnie Amelce tłumaczyłam, że przychodzą krowy do tego, żeby pić. Tutaj im to wszystko ustawiono, znaczy tak zrobiono. Dlaczego? Bo zobaczcie, ile jest tych placków. I nawet widać tam dalej świeże, to znaczy, że codziennie tutaj krowy są zganiane do tego, żeby pić wodę świeżutką. Tego, co nam ludziom w tej chwili brakuje, bo mamy wszystko z chemią. Tu widać, jak schodzą, odbicia kopyt. To wszystko pokazuje Amelce,
żeby po prostu widziała. Tak samo jak tutaj płynie rzeka i ona w tej chwili dzisiaj mi powiedziała, że tutaj też płynie rzeka. Muszę uważać, gdzie stąpam, bo tutaj naprawdę jest nieciekawie. Mówi, że to płynie rzeka. Ja w tej chwili Amelce powiedziałam, że to nie jest rzeka, tylko jest to strumyczek. Więc dzisiaj będzie temat, jak tworzą się rzeki, jeziora, morza, czyli strumyczek, deszcz, strumyczek, rzeka, później większa rzeka, później jezioro, a może i później morze. I tak nasze zasoby wody powstają na świecie. Słuchajcie, taki spacerek naprawdę dzisiaj jest fajny. Bardzo dużo poruszyliśmy za Melą tematów, takich jak rzeki, strumyczki rzeki, jeziora, morze oraz krowy, na temat jak się czyszczą, myją, jak jedzą, na temat krów. W międzyczasie wynikł temat drzew, korzeni, krzaków i tak dalej, jak one rosną i tak dalej, ale co mnie bardzo Amelia zaskoczyła, to ona wie, gdzie dzwonić na policję. Jaki jest numer na policję? 997. A na pogotowie? Co to pogotowie? No to straż. No to powiedz na straż. 998. A na lekarza? Pogotowie, czyli lekarz, który leczy. Karetkę? A, to na o, według mnie to jest karetka, no. To 999. No, super, ja jestem zaskoczona, bo myślałam, że moja córka takich rzeczy nie wie. A wynik ten temat, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, o pożarach lasu, o tym, że trzeba uciekać wtedy z lasu i oczywiście gdzie dzwonić, więc naprawdę. Dużo rzeczy się dowiaduje o swoim dziecku, co wie, kiedy z nią przebywam 24 godziny na dobę, niż kiedy naprawdę mijaliśmy się i to wszystko było w biegu, bo między zajęciami, między szkołą, jeszcze odrabianiem lekcji, więc było to wszystko tak naprawdę, więc poznaję swoje dziecko od nowa. Idziemy sobie dróżką. Piękny widok mamy przed sobą, więc naprawdę taki spokój, jak widzę te góry, rzeki, to jest taki spokój. Chciałabym kiedyś na stałe zamieszkać w takim terenie między górami, rzeką, żeby poczuć taki luz. Może się kiedyś uda. Pokażę Wam teraz miejsce, w którym się znajduję. Tu jest, jak widzicie, droga. Parkingu takiego wielkiego nie ma, chociaż było napisane P, ale to chyba podejrzewam, że to było napisane do tego miejsca kempingu. Ale jest tutaj takie, można tutaj naokoło sobie objechać, gdzieś zaparkować. A jeżeli ja ich teraz blokuję, bo tutaj stoję w tym miejscu, że nie można koło mnie przejechać, to można doskonale też przejechać tutaj. Jest takie jakby rondo, więc mogą sobie przejechać i podejrzewam, że tak też jeździli zawsze, a tam jest miejsce chyba do tego, żeby się zatrzymać. Starałam się tak stanąć, żebym się tak od razu nie rzucała w oczy, więc pójdę tam do początku, bo widzę, że jest tam coś ciekawego. Jakieś chyba kolejka z tak jakby z tych z kopalni kiedyś, tak mi się wydaje, że to były kiedyś. Słuchajcie, też później popatrzyłam, że są flagi unijne, więc doszłam do wniosku, że jak przyjedzie tu jakiś strażnik lasu czy policjant, to zawsze będę mówiła, że po tych flagach uznałam, że to jest parking unijny, że ja tu się mogę zatrzymać na dłużej i że nie będzie z tego tytułu żadnych
problemów, że ja muszę jechać, więc stoję sobie w tym miejscu, na tym parkingu, dopóki ktoś tu nie przyjedzie i mnie z tego parkingu nie usunie. A tutaj widzicie, jest taka jakby tutaj tory, powinny być wąskotorowe, widać jak to kiedyś były te kolejki w tych kopalniach, łańcuchy. Podejrzewam, że one łańcuchu chyba kiedyś nie miały, żeby ciągnąć, chociaż nie wiem jak to kiedyś było w tych kopalniach, ale fajnie, fajnie tak wygląda to miejsce. To jeszcze widzę jakąś ścieżkę, więc jak będzie nam dane za melon, to sobie na wycieczkę pójdziemy tu w ten sposób. Zobaczymy też później ten domek, więc taki parking jak coś, to jest bardzo fajne. Tutaj jest taki kemping, w ten sposób się, tak się nazywa, jakby ktoś był zainteresowany tym miejscem, żeby ten. No i teraz miałam jeszcze podejść z drogi, zobaczyć sobie, czy jestem widoczna, bo o tak jak w tej chwili ten samochód przejechał, to dla nich powinnam być widoczna, ale z tej strony jak samochód jedzie, to mnie nawet nie powinien zauważyć, więc stanę sobie tutaj na rogu i zobaczę, czy mnie ktoś widzi. No, tak patrzę. To nie widzi mnie nikt. Idę teraz tak, jakby tutaj samochód jechał. Czy jestem dopiero gdzieś tutaj, już widzę kampera, tak w oddali, ale jest zielony, więc może ta zieleń się jednak przydała. Jest zielony. O, wyjechali ci strażnicy lasu, tam wcześniej widziałam z tej drogi. Jest zielony, więc mało, trochę widoczny. Nie rzuca się tak w oczy. Więc nie powinien. Jak ktoś tak szybko jedzie, a tu widzę, że troszeczkę szybko jadą, to nie powinnam być dla nikogo w tym miejscu widoczna. Więc jest jakiś plus. Zobaczymy. Słuchajcie, fajnie nam się udało. Wróciliśmy ze spacerku. Zaczęłam gotować obiadek, tak? A Mela w tej chwili co? Zabiera się za naukę. Tutaj sami też ćwiczymy serię lokopedyczną taką w tej chwili. Ale wiecie co, no deszcz zaczął padać, więc udało nam się między tymi deszczami fajny spacerek mieć, tak Amelka? No, więc teraz ja gotuję obiad, a Amela co robi? No pokaż. Oglądam. A oglądasz? Nie, nie oglądasz. Uczysz się, tak? Mówienia. No, dobra. To lecimy z pracą swoją.